Całe szczęście, że ludzie znowu groszem sypnęli i to w trudnych czasach, bo dzięki temu wybudowali ten pomnik, a nie inne rzeczy, które planowano. Tak się zastanawiam ogólnie, kto wpadł na pomysł postawienia tu Pana Jezusa. Ale był to chyba dziekan Kazimierz Szrejbrowski, bo parafianie zebrali aż 33 tysiące złotych. Tylko nie wiem, czy jeszcze czegoś Rada Miasta albo Powiatu nie musiała dorzucić, ale pierdy, myrdy, walizki na peronie, nie gadajmy o pieniądzach. Cały pomnik zaprojektował Lucjan Michałowski, czyli ten sam pan, co projekt naszego gimnazjum narysował. Figurę za to wyrzeźbiła kobieta z Poznania, Pajzderska Kazimiera. Mimo wszystko ważniejsze dla nas jest, że ludzie bardzo chcieli, żeby Boży Syn stanął na Agostyńskim Rynku, bo nawet rok nie minął i już z 7 metrów obserwował wszystko z piedestału. A jaka uroczystość wielka była. Pamiętam dobrze. W niedzielę 21 lipca 1929 roku ksiądz biskup Walenty Dymek o 8 farze nabożeństwem wszystko rozpoczął, na którym Rady Miejskiej też nie zabrakło. Po mszy na rynek poszliśmy. Tam i nasz dziekan Szrejbrowski przemawiał, a potem jego gość dostojny. Jak wracam wspomnieniem do tego, to biskup jeszcze zwrócił uwagę, że pomiędzy radą parafialną a radą miejską powinien ustać egoizm i samolubstwo, a zapanować zgoda i jedność. Więc kto ich tam wie, czy się pożarli o coś, czy co, ale czasu nad zastanawianiem się nad tym nie było. Żebyście wy też to widzieli, jak wszystko dookoła wyglądało. Budynki poubierane kwiatami, a na pomnik świecili reflektorem z balkonu domu Czabajskiego. Pięknie było, pięknie. Szrejbrowski później odczytał akt poświęcenia miasta, Gostynia i parafii Najświętszemu Sercu Jezusowemu, a my powtarzaliśmy po nim, co on tam godał. Jak to się wszystko skończyło, to później Pan Jezus aż do wojny tak stał na górze i patrzył, jak to się chociażby dzieci bawiły, albo jak ludzie spacerowali do drogerii, na zakupy przychodzili, czy na stację wlać benzynę samochodem przyjeżdżali. Później Niemcy przyszli i pomnik usunęli. Plac w centrum miasta pusty, jak nie wiem co się zrobił. A to, na co wy dzisiaj patrzycie, to rekonstrukcja, którą w 2000 roku postawiono. Wzorowana na starym, ale wszystko na nowo było zrobione dla bezpieczeństwa. Co prawda, oryginalna figura się zachowała w częściach, ale to by się rozpadać mogło albo co. Tak było lepiej zrobić. Jeśli jednak coś z dawnego pomnika chcecie zobaczyć, to za farą taki jeden kamlot stoi, co to trochę nawet głaz z grobu Pana Jezusa przypomina, ino mniejszy.